Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jak co niedzielę i zapraszam na Board News, który no dzisiaj będzie chyba historyczne wydanie. Słuchajcie, mam tyle newsów, że pozwolę sobie dzisiaj naprawdę króciutki wstęp i lecę z tematem, a więc zapraszam Was do głosowania na grę miesiąca listopada oraz na najlepsze planszówki na długie jesienne wieczory w listopadzie do wygrania nowe nagrody, a są nimi Oryszalk od wydawnictwa Czocha Games, gra Bazylika ufundowana przez sklep Księgralnia, a także kupon na 200 zł do zrealizowania w sklepie Warbox. Jeśli chodzi o głosowanie, to również przypominam i zapraszam do głosowania na najlepszą grę roku 2023, bowiem już możecie oddawać swoje głosy. Mam nadzieję, że mogę na nie liczyć. Co w minionym tygodniu, moi drodzy, w piątek pojawiły się premiery, w których też było bardzo dużo nowości, bardzo dużo gier, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to po obejrzeniu Board News zapraszam do obejrzenia jeszcze premier. No i mam nadzieję, że dzisiaj poza zasypem nowości i newsów w odcinku mogę liczyć na zasyp kciuków w górę, za które bardzo serdecznie dziękuję, bo co odcinek mogę liczyć na Waszą aktywność. Piszcie w komentarzach, które newsy najbardziej Wam się spodobały, a tych z Was, którzy jeszcze nie dołączyli do grona subskrybentów, serdecznie zapraszam, a teraz już zaczynam odcinek. Wyczekiwana przez wielu kompletna edycja jednej z ulubionych Waszych gier, czyli Everdella. Jak informuje wydawnictwo Rebel, zbliża się już powoli do Polski statek z zawartością, czyli z tymi wszystkimi pudłami. Ma dopłynąć w pierwszym tygodniu grudnia, ale jednocześnie wydawca studzi nasze zapały i naszą radość, bowiem dostarczenie gier do portu nie oznacza natychmiastowej wysyłki. Jak pisze wydawca, w zależności od różnych czynników wysyłka może rozpocząć się od tygodnia do nawet kilku tygodni od faktycznego dostarczenia gier. A zatem być może Święty Mikołaj Everdella przyniesie, a być może dopiero w styczniu 2024 będziemy mogli w kompletną edycję gry Everdell zagrać. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na nurkowanie, to możecie zrobić to wraz z najnowszą zapowiedzią od wydawnictwa Rebel, czyli grą Aqua, w której to każdy z graczy będzie tworzył swoją kolonię koralowców. Pielęgnując różnorodne gatunkowo siedliska, gracze będą starać się stworzyć idealne warunki, które przyciągną zarówno te małe wodne stworzonka, jak i większe zwierzęta, które zamieszkują morskie głębiny. Czy mam wśród widzów, miłośników gry Terraformacja Marsa? Właściwie pytać nie muszę, bo wiem, że jest Was całkiem spora grupa. Zatem ten news, ta informacja od wydawnictwa Rebel z pewnością Was ucieszy, bowiem już na sklepowych półkach możecie szukać zestawu dodatkowego numer 8 i ten zestaw zawiera 5 kart preludium, które już na starcie gry zapewnią solidne bonusy i pozwolą stworzyć jeszcze spójniejszą strategię dla kolejnych pokoleń. Co słychać u Czachy Games, moi drodzy? Na początek zanurkujmy, bowiem w ramach tak zwanego Late Pledge'a możecie zamawiać sobie wersję deluxe gry Endeavor Deep Sea, czyli nowości od tego poznańskiego wydawcy. Przedsprzedaż ta potrwa do 26 listopada i jest ona, jak to zwykle u Czachy, ograniczona, ponieważ dostępnych jest 300 egzemplarzy. Przypomnę niektórym, że w Endeavor Deep Sea będziecie obejmować kontrolę nad niezależnym instytutem badawczym, którego celem jest rozwijanie projektów o zrównoważonym charakterze oraz zachowanie delikatnej równowagi życia morskiego. No i w trakcie rozgrywki będziecie rekrutować ekspertów, wykorzystywać ich umiejętności do eksploracji nowych miejsc, będziecie przeprowadzać badania lokalizacji do nurkowania, publikować ważne ekologiczne opracowania oraz podejmować się działań na rzecz ochrony przyrody. A teraz, moi drodzy, istne szaleństwo od Czachy Games, czyli kolejny Late Pledge, akcja przedsprzedażowa, która będzie otwarta do 26 listopada, a która to dotyczy dodatku rozszerzenia do gry Deep Madness, Odrodzenie Szaleństwa. No i też mamy ograniczoną pulę 200 egzemplarzy tych gier. Ten dodatek rozszerza grę o 7 nowych scenariuszy oraz wprowadza nowe, powiększone, epickie potwory. Pozostałe elementy, niezmienne do rozgrywki, znajdziecie na stronie przedpremierowej. Czy to będzie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w listopadzie? Dla wszystkich fanów gry Nemesis z całą pewnością tak. Otóż jak informuje wydawnictwo Awaken Realms, jeszcze w listopadzie, w drugiej połowie tego miesiąca, wystartuje kampania wyczekiwanej trzeciej części tej kultowej planszówki, czyli Nemesis Retaliation. Po raz kolejny gra, zaprojektowana przez Adama Kwapińskiego, obiecuje wnieść coś zupełnie innego do sprawdzonego silnika Nemesis.
Tym razem gracze wcielą się w doskonale wyszkolonych Marines, którzy wkraczają do gniazda obcych z surowymi rozkazami i najbardziej zaawansowanymi dostępnymi narzędziami, więc teraz to już będziemy zabijać obcych na prawo i lewo. Czy aby na pewno? Mała aktualizacja od wydawnictwa Phalanx, która dotyczy gry Ekspedycje, a konkretnie poprawek. Otóż jak wynika z informacji wydawnictwa, jako doraźne rozwiązanie zostaną udostępnione poprawione karty oraz errata razem z nową wersją instrukcji w formie cyfrowej. No i dzięki temu gracze będą mogli wydrukować i porównać wprowadzone zmiany. Natomiast w kolejnym etapie będzie dodrukowany zestaw kart, które będą dostępne w drugim kwartale 2024 roku. Jeśli zapytacie, czemu tak późno, to termin ten wynika z konieczności druku w tej samej drukarni. Jest to drukarnia w Chinach, aby zachować spójność kolorystyczną i jakościową, jak informuje wydawnictwo Phalanx. Gdybyście mieli natomiast jakieś zastrzeżenia, uwagi, to wydawca prosi o kontakt mailowy i tego maila zostawię Wam również w opisie poniżej. A teraz kilka nowin od wydawnictwa Lucky Duck Games, które rozpoczęło przedsprzedaże i w ramach tej akcji możecie już zamawiać sobie taką świąteczną wersję gry Dice Throne, w której to Mikołaj będzie walczył z Krampusem. Co ważne, jak informuje wydawca, nakład tych gier ma dotrzeć jeszcze w listopadzie, a więc na święta będziecie mogli toczyć pojedynki w tej kościano-karcianej grze. Kolejna przedsprzedaż od wydawnictwa Lucky Duck Games dotyczy dodatku, i to dużego dodatku, do bardzo lubianej przez Was kafelkowej gry, o czym świadczą chociażby Wasze gry miesiąca. Mówię tutaj o grze Cascadia, a więc pomniki przyrody mają wprowadzić do rozgrywki jeszcze więcej układania pięknego krajobrazu z kafelków. W tym rozszerzeniu gracze będą tworzyć obszerne siedliska i umieszczać w nich naturalne pomniki przyrody. Dodają one każdemu środowisku własnego uroku oraz zapewniają dynamiczne premie na koniec gry. Dzięki dodatkowym komponentom od teraz w grę będzie można zagrać w piątkę i w szóstkę graczy. Niektórzy z Was mogli przekonać się już o tym na własnej skórze, bowiem jak informuje wydawnictwo Lucky Duck Games, pierwsze paczki gry Destiny's Wiedźmi Las do osób, które wspierały ten projekt, już zostały wysłane. Natomiast tu uwaga, gdybyście do końca przyszłego tygodnia nie otrzymali swojego egzemplarza, to wydawca prosi o kontakt na adres mailowy i ja ten adres zostawię Wam w opisie poniżej, choć mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie mieć miejsca. Natomiast dla tych wszystkich, którzy tego projektu nie wspierali, a jednak chcieliby te wersję gry Destiny's posiadać, to uwaga, 30 listopada odbędzie się jej sklepowa premiera. I jeszcze kilka informacji dotyczących tej planszówki. Jak informuje wydawca, angielska wersja scenariuszy jest już gotowa, natomiast trzy pierwsze scenariusze z czterech po polsku będą dostępne od 24 listopada. Na przełomie stycznia i lutego planowane jest zakończenie tłumaczenia czwartego scenariusza, a także dodatku Nie wszystko złoto. Opóźnienie dostępności dwóch ostatnich scenariuszy wynika, jak tłumaczy się wydawca, z faktu, że w tym momencie kończą się prace w języku angielskim, a wydawca, chcąc dostarczyć pełnowartościowy produkt, potrzebuje więcej czasu na tłumaczenie, korektę i testy. W najbliższym tygodniu, a konkretnie 15 listopada, spodziewajcie się premiery gry Upadek Imperium, czyli nowości od wydawnictwa Lucky Duck Games, której przedsprzedaż wciąż trwa, a więc tę planszówkę właśnie w ramach tej akcji możecie sobie zamawiać. W samej grze natomiast Wasze imperium, które przez wieki wiodło prym, chyli się teraz ku upadkowi. Twój lud nawiedził głód, miasta borykają się z plagą szczurów, a u granic stoją hordy barbarzyńców. Czy w tych trudnych czasach będziecie mądrze władać swoim państwem? Pamiętajcie, że mądry władca wie nie tylko jak wygrywać, ale także jak przegrywać i co najważniejsze, wie jak przekuć katastrofę w sukces. I to wszystko od 15 listopada na Waszych planszowych stołach będziecie w ramach rozgrywki w Upadek Imperium mogli robić. I na koniec newsów od wydawnictwa Lucky Duck Games. Informacja, która z pewnością ucieszy wszystkich miłośników gier typu Area Control, a jeszcze bardziej ucieszy tych z Was, którzy wybierają się na festiwal Ale Gramy, przypomnę, 18 i 19 listopada. O tym zresztą będę jeszcze mówiła w dziale wydarzeń. Otóż tego dnia na tym festiwalu ma odbyć się premiera nowości od Lucky Duck Games, czyli gry El Grande. Natomiast jeśli na festiwal się nie wybieracie, nic straconego, bo tę planszówkę w ramach trwającej już przedsprzedaży możecie spokojnie zamawiać.
co tę grę charakteryzuje, jak informuje wydawca, spora złożoność, niewielka losowość i duża interakcja mają sprawić, że El Grande to gratka dla fanów ciężkich gier typu Area Control. I dopiero co wspominałam o tej grze w piątkowych premierach, a tu proszę, doczekamy się jednak polskiego wydania i to w tej nowej wersji. Dopowiem tylko, że światowa premiera tej nowej edycji El Grande planowana jest na przełom października i listopada tego roku. Informacje od wydawnictwa Portal Games pozwolę sobie dzisiaj rozpocząć od sprostowania, bowiem w minionym tygodniu informowałam Was o rozpoczętej listopadowej przedsprzedaży od tego wydawcy, w ramach którego możecie zamawiać grę Marvel Zombies, którą nieopatrznie pomyliłam z grą Marvel Zombies Rewolucja Bohaterów, a więc w wypadku listopadowych przedsprzedaży Marvel Zombies to gra kooperacyjna, w której to wcielamy się, uwaga, super bohaterów, którzy zostali zmienieni w zombie, a więc gramy zombiakami, a nie bohaterami. W trakcie gry gracze więc wspólnie będą polować na świeże mózgi i walczyć z agentami i herosami kontrolowanymi tym razem przez mechanikę gry. Wypełniacie więc zadania, pokonujecie wrogów i zaspokajacie swój głód. Eliminowanie wrogów i pożeranie postronnych wzmacnia moce postaci, ale grozi utratą kontroli i niepowstrzymaną furią. Tylko dzięki współpracy odnajdziecie klucz do ocalenia. Jeśli chodzi o premierę od wydawnictwa Portal Games, to w sklepach już na Was czeka cała seria gier Circadians i mówię tu o grach podstawowych, czyli Ład Chaosu i Nowy Świt, a także o dodatkach do tych gier. Circadians Ład Chaosu to rozbudowana gra Area Control w klimatach science fiction. Czeka na Was 6 różnych frakcji, planeta do podboju, przywódcy, unikatowe cechy, zróżnicowane budynki, zasoby, bitwy i technologie. W samodzielnej grze Circadians Nowy Świt natomiast celem graczy jest prowadzenie zespołu badaczy na niedawno odkrytej planecie Rych. W trakcie rozgrywki będziecie zarządzać swoją załogą w postaci kości, aby eksplorować planetę, pozyskiwać surowce, handlować, budować, ulepszać swoje bazy badawcze, konstruować wynalazki, a także negocjować z tubylcami. Ci z Was, moi drodzy, którzy zamówili dodatek do gry Ark Nova, mogą cieszyć się już dostarczonym egzemplarzem, bowiem w minionym tygodniu rozpoczęły się wysyłki Wodnego Świata. Co wnosi to rozszerzenie do gry? Otóż nowe wodne wybiegi, które muszą znajdować się w sąsiedztwie wody, co oczywiste. Zdolności mieszkańców raf odpalane przy każdym dołączeniu kolejnego tego typu zwierzęcia, czwarty uniwersytet czy asymetryczne karty akcji dobierane przed każdą grą. W pierwszej połowie 2024 roku będziecie mogli na Waszych stołach poza planszówkami sprawdzić mechanikę ketchupu i innych dodatków w ramach dodatku właśnie do gry Food Chain Magnet. Jeśli macie ochotę zerknąć, jak wygląda pudełko tego rozszerzenia, to Portal Games się pochwalił, jednocześnie informując, że obecnie to rozszerzenie jest w druku, a planowany termin ukazania się to właśnie pierwsza połowa nowego roku. Dodatek ten wprowadza nowy zestaw kamieni milowych, nowe punkty gastronomiczne, lobbystów, 3 nowe typy dań, nowe sposoby marketingu, nowych pracowników, komponenty dla rozgrywki 6-osobowej i oczywiście ketchup. I na koniec jeszcze szybciutka informacja od Portal Games dla tych z Was, którzy być może grają w digitalową, czyli cyfrową wersję Neuroshimy Hex. Jak informuje wydawnictwo Portal Games, już niebawem ma pojawić się, oczywiście w wersji cyfrowej, dodatek Partyzanci. A teraz kilka nowin od krakowskiego wydawnictwa Galacta, które to odpaliło przedsprzedaże zarówno nowych planszówek, jak i przedsprzedaże dotyczące powrotów, czyli dodruków. Jeśli chodzi o nowości, to w ramach właśnie akcji przedsprzedażowej możecie zamawiać sobie dodatek do gry Andor Junior Niebezpieczne Cienie. W tym rozszerzeniu czeka na Was wiele nowych wyzwań, otrzymacie też bezcenne wsparcie do Waszej drużyny, bowiem dołączy nowa bohaterka lub bohater o potężnych zdolnościach. W ramach trwającej przedsprzedaży od wydawnictwa Galacta powraca również gra podstawowa Andor Junior, czyli kooperacyjna planszówka dla od 2 do 4 graczy, w którą może zagrać już gracz od 7 roku życia. Jak wynika z informacji wydawcy, to idealna propozycja dla najmłodszych, których rodzice chcą wprowadzić w świat nowoczesnych planszówek. W tej grze gracze wcielają się w rolę czarodziejki, wojownika, łuczniczki oraz krasnoluda i próbują odnaleźć 3 wilczęta, które zgubiły się wewnątrz krasnoludzkiej kopalni.
Kolejna informacja od wydawnictwa Galacta dotycząca przedsprzedaży. Tym razem chodzi o dodruk, czyli powrót gry z mechaniką Legacy, a mówię tutaj o grze Moja Wyspa, czyli rywalizacyjnej planszówce, w której rozwijacie swoją własną wyjątkową wyspę, zapełniając ją sześciokątnymi elementami. Podczas 24 epizodów gracze będą poznawać historię wyspy i odkrywać jej sekrety. Każda z rozgrywek ma wprowadzić nowe, dodatkowe zasady i elementy gry, które na zawsze odmienią tytułową wyspę. Moi drodzy, od Galacty powróci również na sklepowe półki niebawem planszówka, która została stworzona na bazie absolutnie kultowego filmu z 1982 roku, mistrza kina grozy, czyli Johna Carpentera, a mówię tutaj o grze The Thing w wersji planszowej. Rzecz jasna, jej przedsprzedaż trwa, a sama gra skupia się na umiejętnościach naśladowania i asymilacji obcego, dzięki którym ukrywa swoją prawdziwą naturę pod osłoną fałszywego człowieczeństwa. O tej grze 4X, zapakowanej w małym pudełku i oferującej znacznie krótszy niż zwykle w przypadku tego typu mechanik czas rozgrywki, czyli Era Galaktyki, już wspominałam Wam, planszówka ta pojawi się od wydawnictwa Galacta i już znam datę premiery. Będzie to jeszcze w listopadzie, konkretnie 22 listopada, a tę grę możecie już w ramach trwającej przedsprzedaży od krakowskiego wydawcy zamawiać. Dopowiem tylko, że w tej grze każdy będzie kontrolował Galakt sojusz złożony z maksymalnie 3 frakcji. W sumie w pudełku znajdziecie tych frakcji 40. W trakcie gry będziecie więc eksplorować kosmos, kolonizować planety i opracowywać nowe technologie. Jak informuje wydawca, dróg do zwycięstwa jest kilka, a zależą one między innymi od tego, jaką kombinacją frakcji spośród tych 40 będziecie grali. I na koniec, w ramach takiego podsumowania nowin od wydawnictwa Galacta, krakowski wydawca podzielił się takim obszernym kalendarzem swoich nowości, zapowiedzi na listopad, na grudzień oraz na pierwszy kwartał 2024. Ja pozwolę sobie tutaj w skrócie powiedzieć Wam, jakich planszówek możecie spodziewać się w listopadzie, choć część już słyszeliście. Jeśli jesteście ciekawi, co pojawi się w grudniu i czego możecie spodziewać się na początku 2024 roku od Galacty, to serdecznie zapraszam Was na naszą stronę ontable.pl bądź też na naszego board newsowego Facebooka. Natomiast w listopadzie od Galacty, jak wspomniałam przed chwilą, spodziewajcie się Ery Galacty, czyli małej 4X, powróci Moja Wyspa, a także gra Andor Junior. W ramach nowości pojawi się dodatek do Andora, Niebezpieczne Cienie. Powróci także planszowa wersja gry The Thing, jak również Catan, gra planszowa, rozszerzenie dla 5 i 6 gracza oraz Catan Żeglarze. Spodziewajcie się powrotu Eldritch Horror, Zaginiona Wiedza oraz Wiecznej Zimy wraz z dodatkami Przodkowie, Wielki Spływ, Malowidła Naskalne oraz Mamut. Jeśli chodzi o książkowe nowości od wydawnictwa Fox Games, to zarówno po grę Obsidian, i mówię tu oczywiście o komiksach paragrafowych, jak również Sherlock Holmes. Cienie nad Londynem możecie wybierać się już do sklepów, jeśli chcecie zobaczyć nieco dokładniej, jak te komiksy się prezentują, ale też bez spoilerów, to zachęcam Was bardzo serdecznie do rzucenia okiem na piątkowe premiery, bowiem uchyliłam tam rąbka tajemnicy i myślę, że nie popsuję Wam tym zabawy. Dopiero co, moi drodzy, gra W krainie baśni od wydawnictwa Muduko wygrała w ramach kategorii Najlepsza gra planszowa dla dzieci w plebiscycie Planszowa gra roku, a już wydawnictwo Muduko zapowiada w sumie drugą część z tej serii, tym razem zabiera nas do krainy legend. A więc w krainie legend gracze będą wcielać się w bajkowych detektywów, których zadaniem będzie jak najszybsze odnalezienie przedmiotów. Zadanie nie jest jednak łatwe, bo obiektów na planszy jest całe mnóstwo. Za to każda plansza prezentuje inną legendę. Gracze będą więc musieli wytężyć wzrok na morzu, na którym mieszka Jurata, w zamku z Białą Damą czy na krakowskim rynku podczas tańca Lajkonika. A teraz kilka informacji od wydawnictwa Lucrum Games i zacznę od takiej mrocznej gry, nie informacji, czyli Darkest Dungeon. No, z tą grą było dużo różnych perypetii, natomiast jak informuje wydawnictwo Lucrum Games, planowany druk tej gry, wszyscy powiedzą już
wreszcie ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia tego roku. Jak wynika z najnowszych aktualizacji, wydawca informuje, że pliki są już na ukończeniu, jeśli chodzi o wersję polską, co oznacza, że ta planszówka znajduje się w planach wydawniczych i co poniekąd rozwiewa plotki, które sugerowały, że Mythic stracił licencję, więc jeśli ktoś z Was czeka na polską wersję, to może w końcu się doczeka. Kolejna nowina od Lucrum Games nie będzie w sumie ani słodka, ani pomyślna, bowiem wydawca zdecydował się na anulowanie kampanii karcianej wersji gry Torgal, która trwała na Kickstarterze, a która się ufundowała. Wydawca jednocześnie podziękował graczom za spostrzeżenia i pomysły, które wskazały nie tylko błędy, które zostały podczas tej kampanii popełnione, ale na nowe możliwości oraz poprawki, które zamierza wprowadzić i dostarczyć grę, która ma nie tylko spełnić oczekiwania graczy, ale nawet je przewyższyć. Trzymamy więc za to kciuki. I na koniec pozytywna nowina od wydawnictwa Lucrum Games, która dotyczy ich nowej gry Obsesję. Jeśli w ramach przedsprzedaży tę grę zamówiliście, to już na pewno w nią gracie, bo paczka z całą pewnością do Was dotarła. Natomiast jej premiera została przyspieszona i odbędzie się, a właściwie odbyła się 10 listopada, a nie jak pierwotnie zakładano 17 listopada. A zatem, moi drodzy, jeśli obsesyjnie czekaliście na możliwość organizowania ekskluzywnych wydarzeń towarzyskich i zyskania sobie wpływów w angielskiej elicie, to już możecie zmierzać do sklepów, bowiem ta gra tam na Was czeka. Wydawnictwo Simon, czyli Cool Mini Ornot, szaleje z zombiakami w roli głównej. Tym razem zabiera nas do Paryża, gdzie oczywiście będziemy jako gracze musieli stawić czoła hordom zombie. Nowy dodatek do drugiej edycji Zombicide ma mieć swoją premierę na Game Expo, a nosi on nazwę Paris i jest kolejnym z serii, która wcześniej nawiązywała do Waszyngtonu, Fortu Hendrix i Rio de Janeiro. I jeszcze jedna zapowiedź od wydawnictwa Cool Mini Ornot, tym razem dotycząca najnowszej gry God of War, która to ma pojawić się w 2024 roku na platformie crowdfundingowej, a rok później w sprzedaży detalicznej. Hejże, tu Michał. Niejednego planszówkowicza na samą myśl o jedzeniu nad grą przechodzą ciarki, ale grając w Creature Kitchen istnieje spora szansa, że zgłodniejecie. Do wspólnego stołu może przy niej zasiąść od 2 do 5 graczy, a z dodatkiem nawet do 7, którzy będą konkurować, aby to ich restauracja zdobyła miano najlepszej w mieście. Na start każdy z Was otrzyma 3 pomocników w postaci myszy, jaszczurki i dzika, których będziecie wysyłać do miasta po składniki. Mysz jest najmniejsza, więc wszędzie wciśnie się pierwsza, ale dostarczy tylko 1 składnik. Dzik z kolei jest najwolniejszy, ale jak już wejdzie między półki, to zabierze większość tego, co na nich zostało. A jaszczurka to coś pomiędzy 2 poprzednimi. Składniki są oczywiście potrzebne do przygotowania najróżniejszych potraw, które zostaną oceniane przez znanych krytyków, a to przełoży się na punkty. Gra jest bardzo ładnie wydana, a jeżeli lubicie customowe miple w formie zwierząt, możecie mieć naprawdę trudny czas walcząc z FOMO. Ale na spokojnie, bo już 16 listopada będzie po kampanii i odetchniecie z ulgą. No, chyba że będziecie żałować, że nie wsparliście. Fani customowych mipli nie mają dziś lekko. Wondrous Creatures to kolejna gra pełna tychże. W dodatku niektóre z nich mogą ujeżdżać inne. Zagracie w nią od 1 do 4 graczy, wcielając się w poszukiwaczy tytułowych niezwykłych stworzeń. Bazując na mechanice worker placement, będziecie eksplorować heksagonalną mapę, ale wasz pionek będzie miał za każdym razem dostęp do kilku akcji naraz. Także po podjęciu decyzji, gdzie go wysłać, będziecie musieli również zdecydować, z której z dostępnych akcji skorzystać. Ponadto możecie ulepszać swoich pracowników, aby odblokowywać ich specjalne umiejętności, a tablo tworzone z unikalnych kart odkrytych stworzeń da Wam dostęp do jeszcze szerszej gamy zdolności. Jest tu także możliwość hodowania stworków, która gwarantuje różne nagrody, a wszystko po to, aby wykonywać różne cele, zanim zrobią to inni gracze. Po wykonaniu takiego zadania dostaniecie jakiś bonus i trofeum. Kiedy wszystkie trofea zostaną rozdane, wyłaniacie zwycięzcę. Gra jest bardzo ładnie wydana, a jeżeli lubicie customowe miple, możecie mieć naprawdę trudny czas walcząc z FOMO. Ale spokojnie, bo już 15 listopada będzie po kampanii i odetchniecie z ulgą. Chyba mam déjà vu. Tak czy inaczej, to tyle na dziś.
Dzięki i do następnego. W dziale wydarzeń, moi drodzy, zaproszenie i przypomnienie jednocześnie na festiwal na Pomorzu, oczywiście festiwal gier planszowych, ale gramy, no to pewnie się nagracie, jeśli się wybieracie. Kto z Was natomiast planów nie ma na 18 i 19 listopada, to odsyłam bardzo serdecznie. Dodam tylko, że w ramach tego festiwalu 18 listopada, czyli w sobotę 18, wydawnictwo Czacha Games ogłosi swoje plany wydawnicze i będziecie mogli, gdybyście nie byli na tym evencie, obejrzeć relacje z tego wydarzenia i posłuchać, jakich to nowości od Czachy Games możecie się spodziewać na kanale OnTable w ramach Live'a Board News. Jeśli chodzi o listopadowe eventy, moi drodzy, to gdybyście nie mieli planów na 26 listopada, a byli z Lubonia bądź też okolic, to w imieniu organizatora, czyli Stowarzyszenia Kości i Kości, serdecznie zapraszam Was na potwornie dobre granie, gdzie poza dobrym graniem czeka na Was mnóstwo planszówek. Moi drodzy, tym bardziej, że wstęp na tę imprezę jest bezpłatny, a zatem serdecznie zapraszam. Tradycji musi stać się zadość, a więc na koniec jeszcze szybciutki kącik z ofertami. Jak zawsze partnerski sklep Księgralnia przygotował coś specjalnego dla widzów Board News. Po szczegóły oferty sięgajcie do opisu poniżej, gdzie znajdziecie link, który pomoże Wam powiększyć Waszą kolekcję planszówek. Teraz mogę się już z Wami pożegnać i podziękować za obejrzenie tego odcinka Board News. No jak zawsze poproszę Was o kciuki w górę, moi drodzy, jak macie jeszcze chwilkę, to podzielcie się w komentarzach informacją, który z tych newsów Was najbardziej zaciekawił i w co dzisiaj gracie, bo nie wiem jak u Was, ale u mnie dzisiaj pada, więc idealna pogoda na granie w planszówki. Natomiast przy tym graniu samych dobrych emocji Wam życzę, miłej niedzieli i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!